Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj na prośbę jednego z internautów umieszczoną w komentarzu postanowiłam opublikować film na temat pseudokodu. Oczywiście w aspekcie maturalnym, czyli w takim, jak maturzysta znać musi. Pseudokod to jest generalnie coś, co nie jest do końca zdefiniowane. Zachowując strukturę programu i jego czytelność, rezygnuje on ze ścisłych reguł składniowych, dlatego, tak jak mówiłam, jest on dość niezdefiniowany. Jest to jeden ze sposobów zapisu algorytmu, z którego można skorzystać na maturze i do którego często w opracowaniach CKE zachęca maturzystów. Więc jakie ma cechy? Jakie musi mieć cechy dobry, prawdziwy pseudokod? Jeśli ma być to czytelny i zrozumiały sposób zapisu algorytmu, to po pierwsze musi on być prosty. Tak? No i jest prosty. Przeważnie pseudokody, które czytamy w zadaniach maturalnych, są proste. Tak jak ten zamieszczony tutaj. Prosta instrukcja warunkowa. Jeżeli x jest równe 1, podaj wynik 1. Szczegółowy. Co to znaczy? On musi być na tyle szczegółowy, żebyśmy umieli go jakby w razie potrzeby, żeby szło go przerobić na program komputerowy w taki sposób, że jedna instrukcja pseudokodu odpowiada jednej instrukcji z języka programowania wysokiego poziomu. Przykład takiego nieszczegółowego pseudokodu, nie dość szczegółowego. Dla każdej nieparzystej liczby z tablicy A sprawdź, czy jest ona liczbą pierwszą. Jeśli tak, to zmień W o 1. To jest to, co podkreślone, sprawdź, czy jest ona liczbą pierwszą, jest za bardzo ogólnikowe, prawda? Nie mamy w C++ czy w Pythonie takiej funkcji w jakiejś podstawowej, standardowej bibliotece, w zestawie, żeby nam sprawdzała pierwszość podanej liczby, prawda? Nawet jeśli byśmy sobie taką funkcję napisali, to możemy wtedy z niej skorzystać i czasami oczywiście w pseudokodzie korzysta się z funkcji, natomiast ogólnie nie ma takiego jednoinstrukcjowego sprawdzania, czy liczba jest pierwsza. Jakbyśmy chcieli zrobić to poprawnie, to na przykład moglibyśmy policzyć, ile jest dzielników tej liczby naturalnych w przedziale od 2 mniejszych od niej samej i na podstawie tej ilości dzielników podjąć decyzję, czy była to liczba pierwsza, czy nie. I taki algorytm byłby dosyć szczegółowy, zapisany w pseudokodzie. Jednoznaczny. Co to znaczy? Że nie może być wątpliwości przy czytaniu, co twórca miał na myśli. Zawsze musi być jednoznacznie zrozumiały dla odbiorcy, dla tego, który czyta, w szczególności dla egzaminatora, prawda? Ta pierwsza czerwona instrukcja dla k od 1 do n wykonuj jest niejednoznaczna, bo nie wynika z niej, o ile k się ma zmieniać, prawda? Nie wiem, o 5, o 2, o 3, a może o 1? Nie jest jednoznaczna. Ta druga niebieska już jest jednoznaczna. Dla k równego 1, 2 i tak dalej do n wykonaj. To jest jednoznaczny sposób zapisu. Dwa przykłady pseudokodów, które są dobre, natomiast pokazują, jak łatwo utracić tą jednoznaczność. Wystarczy przesunąć instrukcję jedną tą w żółtej ramce, żeby już ona nie była źle dobrze zrozumiana. Wcięcia w pseudokodzie stanowią złączenie instrukcji, czyli wszystkie instrukcje, które są tak samo wcięte, są jednym blokiem, tak jakby jedną instrukcją, zamieniają się w jeden blok. Czyli jeśli mamy instrukcję dla każdego i od 0 do 3, wykonuj jedną instrukcję, która polega na dodaniu czegoś tam do sumy i drugą instrukcję, która polega na zmianie k, to te dwie instrukcje będą wykonane dla każdego i od 0 do 3 tylko wtedy, kiedy umieścimy je z tym samym wcięciem. Jeśli nam się z długopisem na arkuszu naturalnym troszeczkę te wcięcia pomieszają, to stracimy na czytelności naszego algorytmu i na jednoznaczności. Egzaminator będzie się zastanawiał, co miał na myśli, czy to jest w pętli, czy to już jest za pętlą. Więc uważajcie na to na maturze. Nie ma w pseudokodzie określonych reguł składniowych. To już powiedzieliśmy sobie, definiując pseudokod
I na przykładzie instrukcji podstawienia, przypisania, kiedy do W chcemy przypisać wartość W powiększoną o 1, możemy to zrobić na 3 sposoby. Na przykład używając strzałki, co często w zadaniach maturalnych w arkuszach się pojawia, ale możemy też podstawić W w taki sposób, jak to robimy w języku programowania, a nawet z dwukropkiem, jak to robiliśmy na przykład w języku programowania Turbo Pascal, często szczególnie w literaturze z algorytmiki, szczególnie w starszych wydaniach, zdarzają się właśnie takie zapisy pseudokodu, kiedy przypisanie jest za pomocą dwukropka i równa się realizowane. I jeśli komuś z Was przyjdzie ochota użyć strzałki, proszę bardzo, użyć znaku równości, ależ proszę bardzo, nikt Wam za to głowy nie urwie, że nie używacie strzałeczki do przypisania. Strzałka jest tu akurat dobra, bo ona pokazuje jakby kierunek działania tego przypisania, prawda? Że W plus 1 jest obliczone i to wynik tego wyrażenia jest wstawiony do W. Dlatego strzałka mi się tu podoba, ale oczywiście można używać znaków równa się. Tylko pamiętajcie, żeby nie stracić na jednoznaczności i na zrozumiałości tego kodu, który piszecie, że jeżeli używacie pojedynczego równa się do podstawienia, to pamiętajcie, że w warunkach już nie możecie pojedynczego równa się w takim wypadku używać, tak? Bo to by były te same symbole w oznaczeniu dwóch różnych, zupełnie różnych działań. I drugi taki przykład, operacja modulo, czyli wyciąganie reszty z dzielenia A przez B. I to możemy zrobić sobie za pomocą moda, co często ma miejsce w pseudokodach, ale możemy też za pomocą procenta i tak jak mówiłam, nikt Wam za to głowy nie urwie, bo nie mamy określonych reguł składniowych. Nie ma też w pseudokodzie deklaracji zmiennych, nie ma też potrzeby wczytywania danych. To za nas załatwia specyfikacja zadania. To, co jest dane w specyfikacji, możemy z tego po prostu korzystać i musimy, tak? Musimy używać tych nazw, bo już je mamy, tak jakby ktoś nam zadeklarował, jakby ktoś nam zdefiniował w naszym pseudokodzie. Możemy z nich po prostu korzystać. Również wynik, jeśli w zadaniu naturalnym specyfikacja określa, jak się ma nazwać wynik, oznacza, że już ta zmienna jest zadeklarowana, nie musimy jej w pseudokodzie deklarować nic z tych rzeczy. Podsumowanie. Pseudokod to jest czytelny i zrozumiały sposób na zapis algorytmu. Jest on prosty, szczegółowy, jednoznaczny, nie ma określonych reguł składniowych i nie ma deklaracji zmiennych i nie ma też potrzeby wczytywania zmiennych. Teraz przejdźmy do konkretów. Pamiętajcie, że chcemy, zachowując strukturę programu i jego czytelność, zrezygnować ze ścisłych reguł składniowych. To będzie pseudokod. Więc jak używać w programie zmiennych czy struktur, jak przechowywać dane ogólnie. Oczywiście możemy podstawiać za pomocą przypisania wartości. Jeśli mamy zamiar zrobić kilka takiego typu instrukcji, możemy je oddzielać średnikiem. W przypadku, kiedy chcemy zdefiniować na przykład napis, mamy do dyspozycji definicję taką, gdybyśmy tablicę znaków definiowali, czyli przykładowo szyfr jest napisem, i w nawiasach kwadratowych 1, 2 kropeczki D oznacza, że szyfr jest napisem o długości D znaków, przy czym pierwszy znak będzie miał numerek 1, a nie 0, ostatni znak będzie miał numerek D. I to jest jakby, jeśli takie coś jest zdefiniowane w specyfikacji, musimy się tego trzymać, tego indeksowania od jedynki, nie od zera. Dla tablic jest podobnie. Tablica, zresztą napis jest też tablicą znaków, prawda? Tutaj mamy tablicę N liczb całkowitych, przykładowo o nazwie T i również jest indeksowana od jedynki, czyli T od 1 to jest pierwszy element tablicy, T od N ostatni element tablicy. Jeśli mamy tablicę dwuwymiarową, to często ona definiuje się w taki sposób, że mamy podane, jak indeksujemy wiersze od 1 do W i jak indeksujemy kolumny od 1 do K. Pierwszy indeks oznacza zawsze wiersz, drugi kolumnę i tak możemy sobie w pseudokodzie oznaczać tablice dwuwymiarowe. Natomiast oczywiście każdy wymiar mógłby być równie dobrze w osobnym nawiasie kwadratowym, co by wcale nie pogorszyło czytelności naszego pseudokodu, prawda? Operatory. Jedna z takich propozycji, które są najczęściej używane w zadaniach maturalnych, to mamy przypisanie strzałeczka arytmetyczne plus, minus, razy, dzielone, modulo, czyli mod i div, czyli dzielenie całkowite, porównania, jeśli chodzi o operator sprawdzający różność, to mamy
mniejsze i większe. Równość, to jest jeden znak, równa się, zobaczcie, że on nie był wykorzystany do przypisania w tym wypadku. Mniejsze równe i większe równe oraz logiczne, not, and i or. Natomiast jeśli Wam przyjdzie ochota wykorzystać inne, to tylko pamiętajcie o tym, żeby pozostało jednoznaczne, żeby kod pozostał czytelny, jednoznaczny i dobrze zrozumiany. Czyli przypisanie to może być równa się, ale wtedy porównanie, to jeśli sprawdzamy równość, użyjmy dwóch znaków równa się, tak? Prawda? I jakie będziecie chcieli notacji użyć, takiej używajcie. Ona może być zupełnie podobna do Waszego ulubionego języka programowania, tym bardziej, że możecie być pewni, że Wasz arkusz trafi do, również ten pierwszy arkusz teoretyczny trafi do egzaminatora, który specjalizuje się właśnie w języku programowania, który wybraliście, ponieważ na pierwszej stronie arkusza jest zapisane, jaki język programowania wybraliście do zdawania na maturze i na pewno pseudokod egzaminator zrozumie, jeśli go dobrze napiszecie. Czyli nie ma określonych reguł składniowych. Jeszcze raz to podkreślam. Pamiętajcie, nie stresujcie się, że użyliście nie takiego znaku. Po prostu starajcie się zachować czytelność kodu. Warunki. Prosty warunek, jeśli suma jest równa 1, wypisz liczba wesoła i zakończ wykonywanie algorytmu. Warunek z sprawdzaniem przypadku przeciwnego. Jeżeli długość napisu S jest równa N, to wypisz S, w przeciwnym razie jakaś pętla. Zagnieżdżony warunek, tutaj grają rolę wcięcia, prawda? Zobaczcie, w tym drugim, w przeciwnym przypadku, w tej drugiej części, mamy tu jakieś instrukcje i zaczyna się nowy warunek, który ma swoje wcięcia i algorytm pozostaje czytelny. I dwie instrukcje, czyli blok, złożenie instrukcji. Jeśli jakiś warunek zachodzi, to są dwie instrukcje, można to w ten sposób zapisać, to jest screenshot z zadania maturalnego, ale również można używając wcięć. Pętle. Przygotowałam kilka przykładowych kodów. Oczywiście wszystkie kody z dzisiejszego filmiku są z matur, w związku z tym zarówno te, które teraz demonstrujemy, pokazując jak można zapisać powtarzanie, iterację, pętle, pseudokodzie. I tutaj mamy pętlę powtarzaj, która powtarza pewne instrukcje i zobaczcie, mamy wcięcie, które pokazuje, które instrukcje są powtarzane, aż W stanie się 4. Powtarzaj, aż W stanie się 4. Po prostu tak, jakbyśmy pisali w naszym polskim ojczystym języku. Jest to zrozumiałe? Jest, prawda? Dopóki N różne 0, wykonuj pewne instrukcje. Dwie instrukcje do wykonania, dopóki n jest różne od 0, będą się wykonywały. Kolejny przykład. Dla każdego i równego 0, 1, aż do ile minus 1, wykonuj. I są dwie instrukcje, dwa przypisania do wykonania. Dla każdego i. Zauważcie, tu powiem jeszcze raz, że 0, 1 i ile, aż do ile minus 1 pokazuje nie tylko dolną granicę i górną granicę dla i, ale również pokazujemy krok dla i, tak? Że i zmienia się o 1. Dla każdego i teraz jakby pętla, która zmienia i malejąco. Od n minus 1 przez 1 do 0. Jest jednoznaczne zapisane pierwsza wartość dla n, ostatnia wartość dla n i sposób zmiany naszego, przepraszam, pierwsza wartość dla i, ostatnia wartość dla i i sposób zmiany naszego i. Dla każdego i wykonuj. Teraz mamy dla i. Już nie ma dla każdego i. No i co? Będziemy się stresować drobiazgami? Zobaczcie, nawet w arkuszach maturalnych nie ma tu spójności. Tak jak podkreślałam wielokrotnie, prawie przy każdym slajdzie, nie ma jednoznacznej, nie ma jednej ustalonej składni. I to jest właśnie w pseudokodzie piękne, wygodne i to właśnie powoduje, że nie musimy się stresować drobiazgami. Czy napiszemy dla każdego i, czy napiszemy dla i równego 1, 2, n. Prawda? Ważne, żebyśmy pozostali czytelni, żebyśmy pozostali zrozumiali z naszym pseudokodem. Ta pętla jest zagnieżdżoną pętlą, zobaczcie. Mamy dla i od jedynki do n, co jeden się zmieniającego, instrukcję podstawiania jedynki do C od I
oraz dla każdego takiego i rusza nowa pętla dla j, od jedynki do i minus jedynki, też co jeden, która robi jakieś swoje instrukcje. Jest zagnieżdżona w tej naszej zewnętrznej, czyli to jest zagnieżdżona pętla dla, czyli pętla for. I tutaj akurat zobaczcie, są dwukropki, dla i równego 1, 2, n, dwukropek, a wcześniej mieliśmy dla każdego i od 1, wykonuj, więc nie ma żadnych reguł, nie ma żadnego stresu, czy ja ten dwukropek muszę zrobić, czy nie muszę, czy mogę, czy muszę napisać wykonuj, czy mogę napisać dla każdego, czy mogę napisać dla, wszystko jedno, byle było zrozumiałe. I funkcje. Funkcja licz. Nazwa funkcji w nawiasie, jaki parametr, zobaczcie, bez określenia żadnego typu parametru, i ciało funkcji, które jest odsunięte, jest wcięcie, prawda? Jest odsunięte od brzegu, zupełnie inny jakby tabulator niż nazwa funkcji, niż licz, prawda? I wszystkie te instrukcje, które są tu przesunięte, są jakby należą do ciała tej funkcji. Jeżeli x jest 1, podaj wynik 1. Co to znaczy podaj wynik 1? Tak jakbyśmy z funkcji zwracali wartość 1. Ale jeśli napiszecie tutaj zwróć 1, jeśli napiszecie tutaj return 1, nie będzie żadnego stresu, nie będzie żadnego problemu. Wszystko jest tutaj dozwolone. Prawie wszystko jest tutaj dozwolone, pod warunkiem, żeby było czytelne. Funkcja przestaw, która ma w parametrze tablicę. I ta tablica jest w parametrze. I zobaczcie, tym razem napisali funkcja. Słowo funkcja się pojawia. Wcześniej nie było, ale to też była funkcja, prawda? Czyli tu znowu mamy dowolność taką składniową. Funkcja przestaw. I znowu jest ciało funkcji, które ma swoje wcięcie i coś tam robi, coś tam zamienia. Nic nie zwraca ta funkcja, jak widzimy, natomiast no, jest to nadal funkcja w pseudokodzie. I kolejny przykład, funkcja sym, która ma dwa parametry tym razem. Parametry są oddzielone przecinkami, no i mamy sobie ciało funkcji. I co jeszcze widzimy? Ta funkcja jest rekurencyjna, czyli wywołuje samą siebie ze swojego wnętrza, tak? Czyli dopóki a będzie różne od zera, będą dwa nowe wywołania za każdym razem tej funkcji dla zmienionych parametrów a i b. I ostatnia funkcja, znowu ze słowem funkcja, która tym razem funkcja, która ma trzy parametry, nazywa się pisz, ma parametry s, n i k. Zapewne specyfikacja pokazywała, czym jest s, czym jest n i czym jest k. Widzimy, że s jest napisem i teraz w tej funkcji pojawia się jakaś nowa funkcja dyły z parametrem s, która jest użyta. I czy my możemy używać gotowych funkcji w naszych funkcjach? Więc odpowiadam. Nasz problem dzisiejszy dotyczy pierwszego arkusza, czyli części teoretycznej matury. Tam na ogół mamy w zadaniach dość szczegółowo napisane, z czego możemy korzystać. I proszę Was, żebyście przeczytali dokładnie polecenie i zastanowili się, czy Wasz pseudokod czy kod spełnia te wymogi, tak? Czyli jeśli jest napisane, możesz skorzystać z funkcji DEU, która daje długość ciągu, to możemy z niej skorzystać. Jeśli jest napisane, możesz skorzystać tylko z operacji arytmetycznych i wymieniono dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, reszta dzielenia, to wtedy nie możemy korzystać z żadnych funkcji, tak? Czasem jest napisane, możesz też korzystać z funkcji napisanych przez samego siebie. W związku z tym możemy sami napisać funkcję, z której potem skorzystamy. Więc po prostu trzeba się trzymać polecenia. W pseudokodach często w literaturze czy w dokumentowaniu algorytmów za pomocą pseudokodu często pojawiają się nazwy funkcji prostych. Jeśli są one oczywiste dla czytelnika, tak jak tutaj, jeżeli długość od s jest równa n, nie trzeba ich implementować. Oczywiście wiadomo, że funkcja DEU, że to chodzi o długość, prawda? Czasami są takie oczywiste funkcje i one się pojawiają po prostu w pseudokodach. Ale my mówimy o specyficznej potrzebie użycia pseudokodu, którą jest matura, w związku z tym tutaj po prostu trzymajmy się poleceń. W funkcji przestaw również
W funkcji przestaw również mieliśmy funkcję użytą zamień. Tam również było w specyfikacji podane, co robi zamień. Także to nie jest tak, że tutaj sobie ktoś nagle wymyślił zamień i my nie wiemy, o co chodzi. Jest dokładnie napisane w specyfikacji, że funkcja zamień zamienia ze sobą elementy tablicy miejscami. Tutaj przy okazji mamy jeszcze przykład funkcji sym. Znajduje się na przykład użycie instrukcji wyjścia. Wypisz A razy B. Tak? Wypisz A razy B. No więc podsumowując, pamiętajcie, pisząc Wasze pseudokody maturalne, zachowując strukturę programu i jego czytelność, rezygnujemy ze ścisłych reguł składniowych. Nie stresujemy się średnikami, nie stresujemy się słówkami. Napiszmy pseudokod, potem jeszcze raz postarajmy się, może nawet po rozwiązaniu jakiegoś kolejnego zadania, wróćmy do niego, postarajmy się jeszcze raz go przeczytać po chwili przerwy, żeby zobaczyć, czy nadal zachowujemy tą jednoznaczność i czytelność. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że rozjaśniłam wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące pseudokodu. Zapraszam do kolejnych moich filmików. Do usłyszenia.